Maria Magdalena, jedna z najbardziej mistycznych postaci w historii biblijnej. To kobieta, która była świadkiem życia i śmierci Jezusa i której Jezus objawił szczególny rodzaj tajemnej wiedzy, która później dotarła do nas poprzez Ewangelię Marii. Chociaż nie ma jej dzisiaj w oficjalnej Biblii, Ewangelia Marii była ważnym i wysoko cenionym tekstem wśród pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Czy Maria Magdalena była pierwszą wśród apostołów Chrystusa? Dzisiaj spojrzymy na to z nieco innej perspektywy. W ciągu ostatnich kilku dekad Ewangelia Marii zyskała na popularności głównie dzięki bestsellerowi Dana Browna Kot Leonarda da Vinci. Dowodzi on, że Maria Magdalena i Jezus Chrystus byli namiętnie zakochani, mieli związek, a może nawet byli małżeństwem. Czy Kościół rzymskokatolicki wiedział o tajnym związku między Jezusem a Marią i czy celowo to ukrywał? Cóż, według Dana Browna może tak być. Ale czy to wszystko jest prawdą i czy Ewangelia Marii dostarcza dokładnych informacji o relacji między Jezusem a Marią Magdaleną? Czy w ogóle mieli taki związek, czy też Maria była raczej wierną naśladowczynią i wtajemniczoną w świętą wiedzę? Ale kim naprawdę jest Maria Magdalena? Była kobietą, która według czterech kanonicznych Ewangelii podróżowała z Jezusem jako jego naśladowczyni i była świadkiem jego ukrzyżowania oraz zmartwychwstania. Jest wymieniona z imienia 12 razy w Ewangeliach kanonicznych. Więcej niż większość apostołów i więcej niż jakakolwiek inna kobieta w Ewangeliach poza rodziną Jezusa. Jest centralną postacią późniejszych gnostyckich pism chrześcijańskich. Teksty te przedstawiają ją jako apostołkę, najbliższą i najbardziej umiłowaną uczennicę Jezusa oraz jedyną, która naprawdę rozumiała jego naukę. W tekstach gnostyckich bliskość Marii z Jezusem powoduje napięcie z innym uczniem, Piotrem, z powodu jej płci i zazdrości Piotra o specjalne nauki, które zostały jej dane. W Ewangelii Filipa jest ona opisana jako towarzyszka Jezusa, jako uczeń, którego Jezus najbardziej kochał i ta, którą Jezus całował w usta, co doprowadziło niektórych do wniosku, że ona i Jezus byli w związku. Niektóre teksty przedstawiają ją jako żonę Jezusa. Jednak to, co o niej wiemy, pochodzi z późniejszych tradycji chrześcijańskich niż z samej Biblii. W Nowym Testamencie nie ma dowodów na to, że Maria Magdalena była nierządnicą. Przedstawienie Marii Magdaleny jako prostytutki rozpoczęło się w 591 roku, kiedy papież Grzegorz I połączył Marię Magdalenę z nienazwaną grzeszną kobietą, która namaściła stopy Jezusa. Kazanie papieża Grzegorza zaowocowało powszechnym przekonaniem, że Maria Magdalena była skruszoną prostytutką lub rozwiązłą kobietą, być może w celu umniejszenia znaczenia Marii. Ewangelia Marii Magdaleny jest napisana z perspektywy Marii, ale nie uważa się, że została przez nią napisana, ponieważ styl pisania, składnia gramatyczna i teologia sugeruje, że pochodzi z nie wcześniej niż II wieku naszej ery, długo po czasach Marii. Jest jedyną kanoniczną lub niekanoniczną Ewangelią przypisywaną kobiecie. Twierdzi, że Maria Magdalena miała wizję w rozmowach z Jezusem, które nie były dzielone z żadnym innym uczniem, ponieważ uważano ją za godną tego wyjątkowego rodzaju wiedzy. Ewangelia Marii składa się z czterech zwięzłych dialogów, które oferują fascynujący wgląd w nauczanie Jezusa, apostolstwo i znaczącą sławę Marii Magdaleny wśród uczniów. Jest to fundamentalny tekst dla wszystkich poszukiwaczy boskiej mądrości. Ewangelię można podzielić na dwie części. Pierwsza część opisuje dialog pomiędzy zmartwychwstałym Jezusem a uczniami, w którym Jezus odpowiada na pytania dotyczące materii i grzechu oraz udziela uczniom ostatnich nauk i wskazówek. Ta nauka mówi nam, że nie ma powszechnego grzechu, a grzech pojawia się dopiero wtedy, gdy działamy zgodnie z naturą grzechu.
Grzech pochodzi od nas, ludzi, kiedy działamy wbrew dobru w nas i podążamy za pragnieniem, które jest sprzeczne z dobrem. Pierwsza część kończy się ostatnim pozdrowieniem Jezusa skierowanym do uczniów, który wzywa ich, aby wystrzegali się każdego, kto sprowadza ich na manowce i nakazuje im iść i głosić Ewangelię. Druga część Ewangelii zaczyna się od gorzkiego wytknięcia Marii Magdalenie, że Jezus kocha ją bardziej niż jakąkolwiek inną kobietę i skłonienia jej, aby powiedziała reszcie uczniów słowa Zbawiciela, których oni nie słyszeli. W całej Ewangelii nacisk kładziony jest na podróż duszy, która jest kwestionowana przez cztery moce. Ewangelia uczy również, że wiedza jest kluczem do przezwyciężenia tych czterech sił, co finalnie prowadzi do zbawienia. Marię Magdalenę można znaleźć w wielu wczesnych pismach chrześcijańskich, których nie ma w Biblii. Sporo tekstów stwierdza wprost, że Maria była ważniejsza niż 12 apostołów. Twierdzi się również, że Maria Magdalena rzeczywiście miała związek z Jezusem, ale nie fizyczną postacią Jezusa, ale ze źródłem. Kiedy Maria Magdalena była uczennicą Jezusa, przyjęła zadanie napisania Ewangelii o wewnętrznych możliwościach każdej osoby i udowadniania razem z Nim tych możliwości poprzez osobiste doświadczenia. Kiedy człowiek łączy swoje myśli i wiarę ze Stwórcą, wysyłając impuls energetyczny do swojego pragnienia, pojawia się życie i pragnienie się materializuje. Co ciekawe, okazuje się, że Maria, która przez wielu uważana jest za nierządnicę, jest właśnie tą, która znajduje drogę do połączenia się ze źródłem i staje się Stwórcą. Najważniejsze, że każdy może to osiągnąć. Każdy staje się źródłem i twórcą własnej rzeczywistości. Zarówno treść, jak i struktura tekstu prowadzą czytelnika do wewnątrz, w kierunku tożsamości, mocy i wolności prawdziwego ja, duszy uwolnionej od mocy materii i strachu przed śmiercią. Ewangelia Marii dotyczy sporów międzychrześcijańskich, wiarygodności świadectwa uczniów, ważności nauk przekazanych uczniom przez objawienie i wizje po zmartwychwstaniu oraz przywództwa kobiet. Ewangelia Marii oferuje wyjątkową perspektywę życia i nauczania Jezusa napisaną z perspektywy kobiety, która była bardzo szanowana i czczona we wczesnych wspólnotach chrześcijańskich. Chociaż Ewangelia była uważana za ważny i wysoko ceniony tekst wśród wczesnych wspólnot chrześcijańskich, ostatecznie została wykluczona z Nowego Testamentu i potępiona jako heretycka przez Kościół rzymskokatolicki. Niezależnie od debat i kontrowersji wokół Ewangelii Marii, Maria pozostaje ważną postacią w chrześcijaństwie i inspiracją dla wielu ludzi na całym świecie. Jej historia przypomina nam o sile wiary, miłości i obserwacji, a jej dziedzictwo nadal inspiruje nas do poszukiwania głębszego zrozumienia siebie i naszego miejsca w świecie. To, co zdecydujemy się zaakceptować i w co wierzymy, pozostaje kwestią naszej silnej woli. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętaj, żeby włączyć powiadomienia, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, by nie przegapić nowych filmów na naszym kanale. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia niebawem. Cześć!